Widzimy, wydawałoby się, tylko materiały, deski, deseczki. To co tak naprawdę powstanie, proszę pani, podczas tegorocznego festiwalu, jeśli chodzi o scenę? Przede wszystkim mamy w tym roku orkiestrę na 3 poziomach. I osłoniętą specjalnymi ekranami diodowymi. Mamy główną diodę ruchomą, skąd będą wyjeżdżały zespoły i wychodzili muzycy. No i przede wszystkim myślę, że ta dekoracja ma na celu to, żeby było elegancko w tym roku. Mniej efektów specjalnych i mniej scenografii efektowej, ale skupiamy się też na bardzo ładnie zaprojektowanym świetle, na grafikach i przede wszystkim na muzykę. Co zatem jest głównym akcentem tej sceny, którą my później widzowie będziemy widzieli podczas koncertów festiwalowych? No i żeby, powiedzmy też tak naprawdę, zdradźmy troszkę tej tajemnicy alkowy, z czego taka scena się buduje. Proszę pana, no się ze wszystkiego. Tony materiałów, tak jak już mówiłam, multimedia. Widzi pan, ile sklejki leży, ile metalu tu jest zużytego. Dzisiaj się dowiedziałam, że właśnie nawet stopy, które przyjeżdżają pod nasze konstrukcje, no codziennie dojeżdża 100 nowych, bo tyle jest używanych w tym momencie. Przemawiają zawsze do nas liczby, jakbyśmy przeliczyli to na tony. To kierownik budowy, to on tylko wie. Nie, to jest poza moimi zainteresowaniami, ile śrub używa. No, ale tu przyjechało naprawdę około 20 tirów. Jeszcze jakieś elementy, o których moglibyśmy powiedzieć, to co będzie charakteryzował ten festiwal, czego nie było na przykład wcześniej, oprócz tego, co pani powiedziała? Projekt, którego autorem jest Yorgos Stylianou, no, robi to 20 któryś raz tą dekorację w Opolu, więc naprawdę jest mi ciężko powiedzieć, czy czegoś nie było. Zawsze jest po prostu, on się stara, żeby było inaczej. Kolorystyka, a zatem jaka będzie dominowała, jeśli chodzi o scenę? Nie ma czegoś takiego. No to jest wszystko już potem jest uzależnione od grafik i od światła. My przygotowujemy dekoracje pod światło i pod multimedia. Więc najczęściej jest ona czarno-biała, a ewentualnie grafitowa. A później robi się piękna, kolorowa, kiedy ją oglądamy. Piękna, kolorowa, ale to już jest grafika wyświetlana na monitor, na ekranach i światło. A ilu ludzi musi pracować przy budowie takiej sceny, bo cały czas ta praca wre po dobrych kilkanaście godzin dziennie? Różnie, bo też ekipy są rotacyjne. Jedni kończą, drudzy zaczynają. Mamy tu ekipę od Layera, w tej chwili nie wiem, ale chyba jest około 8 osób. Budowa dekoracji różnie. No, na pewnym etapie jest tych osób 12, 15, potem jest ich coraz mniej, jak już kończymy powoli pracę. To na który festiwalowy koncert czeka pani najbardziej? Na niedzielny, który reżyseruje pan Iwański. Czekam, chcę zobaczyć właśnie, bo tu przygotowujemy też stoliki kawiarniane. Zobaczymy.